Za chwilę rozpocznie się podniosła uroczystość patriotyczna. Pododdziały na moją komendę, pododdziały pasu, pododdziały na prawo. Panie generale, następca komendanta garnizonu Rzeszów Majorstwo pan melduje. Pododdziały Wojska Związku Strzeleckiego Strzelec do uroczystego apelu z okazji 92. rocznicy śmierci pułkownika Leopolda Lisakuli. Generał brygady Stanisław Olszański dokonuje przeglądu pododdziału. Wita się ze sztandarem 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Oddaję honory pozostałym sztandarom. Czołem Podhalańczycy i Strzelcy! Czołem Podhalańczycy! Za chwilę nastąpi podniosły moment podniesienia flagi państwowej na marsz. Oto biało-czerwona flaga. Zabrzmią dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. Hymn Polski. Do sztandaru! Marsz! Do! Przyrzeczenia! Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacji Społeczno-Wychowawczej Przyrzekam! Przez całe me życie! Dobro Rzeczypospolitej Polskiej! Nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie! Niepodległości jej! Zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi!
Zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Służył będę najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej. Do ostatniego tchu. Do ostatniego tchu. Wszystko, co teraz przyrzekam. W sumieniu moim do głębi zważyłem. W sumieniu moim do głębi zważyłem. A przyrzeczenie moje. A przyrzeczenie moje. Stwierdzam uroczystym słowem i honorem. Stwierdzam uroczystym słowem i honorem. Wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. Po przyrzeczeniu. Wszelcy wyróżnieni złożeniem przyrzeczenia na sztandar. Do szyku. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2011 roku o nadaniu odznaczeń. Oddziały. Odznaczenia zostają na wniosek wojewody podkarpackiego za zasługi działalności na rzecz Związku Strzeleckiego Strzelec. Złotym Krzyżem Zasługi Milewski Marian, Brązowym Krzyżem Zasługi Dziuba Grzegorz, Magoń Jacek, Matuła Marek, Panek Piotr, Sztokor Stanisław. Postanowienie podpisał. Oddziały. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski za udział w walkach o Berlin w medalu za zasługi dla obronności kraju w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej niżej wymienionym nadaje. Brązowy medal za zasługi dla obronności kraju. Dobrzyniecki Piotr, Ferek Stanisław, Klimek Henryk, Król Mirosław, Stec Krzysztof. Decyzję podpisał. Oddziały. Minister Obrony Narodowej Bogdan Klik. Oddziały. Stosi. Szanowni Państwo, spotykamy się tutaj co roku, aby uczestniczyć w przyrzeczeniu strzelców. Już z samego tego faktu mogłaby nas napawać duma, bo corocznie w samym tylko Rzeszowie i na Podkarpaciu kilkuset nowych strzelców zasila nasze szeregi. Ale jest to corocznie także i czas pewnej refleksji i podsumowania. Podsumowania tego, co zostało dokonane w roku ubiegłym. A był to rok szczególny. Zdaliście ten egzamin w sposób znakomity. Bo szkolicie się nie po to, aby w czasach pokoju wykonywać rutynowe czynności, ale po to, aby odpowiadać wtedy, kiedy zaistnieją wyjątkowe okoliczności. Ruszyliście na pomoc powodzianom nie tylko na Podkarpaciu, ale na terenie całego kraju. Podziękował Wam za to specjalnym listem i premier Rzeczpospolitej, minister spraw wewnętrznych i administracji, komendant główny policji, generał dowódca Biura Ochrony Rządu i szereg innych służb. Drugim takim wydarzeniem, na które zareagowaliście i wykonaliście zadania w sposób wyjątkowy, była żałoba narodowa, kiedy to bez Waszej pomocy, nie tylko w Warszawie, ale i w Krakowie, w wielu innych miejscach, gdzie zaistniała taka potrzeba, służyliście swoją pomocą ku chwale ojczyzny. Jest jeszcze jeden powód, dla którego ten rok był wyjątkowy. Otóż udało nam się powiększyć ilość organizacji o 14 jednostek strzeleckich na terenie całego kraju. Jesteśmy w wielu miejscach, gdzie poprzednio istniały jednostki wojskowe, jedynym śladem wojska. Jesteście, co nie ulega wątpliwości, także zapleczem dla Narodowych Sił Rezerwowych. W związku z wyjątkowo skuteczną służbą i z rozrostem organizacji postanowiliśmy wykonać pewne przemiany strukturalne. Powołane zostały 4 okręgi strzeleckie. Akt powołania okręgu strzeleckiego. Oddziały Spocji. Komenda Główna powołuje Południowo-Wschodni Okręg Strzelecki z siedzibą w Rzeszowie z dniem
29 stycznia 2011 roku i nadaje nowej strukturze pełne brzmienie. Drugi okręg strzelecki południowo-wschodni. Akt nadania podpisał oddziałek Pasus. Komendant Główny Związku Strzeleckiego Strzelec Organizacji Społeczno-Władczej Młodszy Inspektor Profesor Janusz Cisek. Dojdzie do ataku, a także do wymiany ognia, następstwem czego będzie ranienie jednego ze strzelców. Podjeżdża patrol żandarmerii strzeleckiej do samochodu, w którym znajdują się dwaj podejrzani osobnicy. Następuje wymiana ognia. Jeden ze strzelców jest raniony. Drugi ze strzelców wzywa pomoc grupy specjalnej żandarmerii strzeleckiej, która po chwili dynamicznie włącza się do działań, pokrywając ogień przeciwnika w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji rannego strzelca i kolejno udziela mu niezbędnej pomocy przedmedycznej. Element działania, jakim będzie ewakuacja, wykonywany zostanie przy użyciu tarczy balistycznej oraz linii ewakuacyjnej, która umożliwi szybką i sprawną akcję ratunkową, a także przetransportowanie rannego w bezpieczne miejsce. W tym samym czasie trwa wymiana ognia, w konsekwencji eliminacja zagrożenia, następnie zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez strzelców. Po wykonaniu tych elementów nastąpi szybka i całkowita ewakuacja grupy specjalnej, a także udzielenie niezbędnej pomocy medycznej napastnikom przez przybyłą na miejsce grupę medyczną. Akcja dobiegła końca. Major Mariusz Stopa za chwilę złoży meldunek generałowi Stanisławowi Olszyńskiemu. Na czele depilady 21. Brygady Strzelców Podkoleńskich, którą kieruje porucznik Krzysztof Wyczyński. Na czele kompanii honorowej sztandar 21. Brygady Strzelców Podkoleńskich. Brawami nagradzamy żołnierzy uczestników dzisiejszej uroczystości. A następnie pododdział ze sztandarem Armii Krajowej Okręgu Rzeszów, złożony ze strzelców uczniów klas po profilu wojskowym 10. Liceum Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. Dowódcą pododdziału jest sekcyjny Związku Strzeleckiego Sylwester Tomczyk. Za nim pododdział z historycznym sztandarem Związku Strzeleckiego Strzelec Leżajsk z roku 1927. To strzelcy uczniowie Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku pod dowództwem sekcyjnego Jerzego Ciężka. Następnie pododdział z historycznym bojowym sztandarem Armii Krajowej to strzelcy z 14. Liceum Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie pod dowództwem sekcyjnego Adriana Lycza. Dalej idzie pododdział strzelców 10. Liceum Zespołu Szkół Ustawicznego Kształcenia w Rzeszowie pod dowództwem sekcyjnego Kamila Kumery. Kolejny pododdział to strzelcy 10. Liceum Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie pod dowództwem starszego strzelca Huberta Pachny. Kolejny pododdział to strzelcy uczniowie Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.
pod dowództwem drużynowego Związku Strzeleckiego Krzysztofa Zająca. Kolejny pododdział. Strzelcy uczniowie 14 Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie. Pododdział prowadzi sekcyjny Paweł Sikora. A za nimi pododdział strzelców ze Szczyszowa, prowadzony przez sierżanta Związku Strzeleckiego Mirosława Chmiela. Czwarny wchodzi pododdział złożony ze strzelców z Liceum Ogólnokształcącego Sędziszowa Małopolskiego i Gimnazjum Wielopolskim, prowadzony przez sekcyjnego Mateusza Przystasia. Za nimi kompania Zespołu Szkół Technicznych w Koruszowej, prowadzona przez sekcyjnego Wojciecha Bartyńskiego. Za nimi pododdział złożony ze strzelców z Brzeska, Dębicy, Przemyśla, prowadzony przez sekcyjnego Adriana Karęckę. I pododdział złożony ze strzelców 9 Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rzeszowie, Zespołu Szkół Samochodowych, Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Prezydentek oraz Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, prowadzony przez sekcyjną Barbarę Dudek. Za nimi pododdział złożony ze strzelców Gimnazjum w Pratkowicach, Gimnazjum 9 i 11 w Rzeszowie, Gimnazjum w Bogochwale, dowodzony przez sekcyjnego Radosława Klesyka. I pododdział jednostki strzeleckiej 20-33 przy Zespole Szkół w Lubaczowie, prowadzony przez sekcyjnego Artura Kopciuka. Jednostki strzeleckiej 20-25 z Jarosławia. Dowodzi nią drużynowy Artur Uberman. Defilantkę zamyka oddział harcerzy ze sztandarem 139 drużyny harcerskiej